Witajcie! Dzisiaj, jak widzicie, występuję pierwszy raz przed kamerą, znaczy się na tym kanale. Chciałbym wam dzisiaj przedstawić i opowiedzieć trochę o kolejnej eksploracji, bo zapowiada się bardzo ciekawie. Jeśli mnie śledzicie na Facebooku, to może wiecie, że byłem ostatnio w starym kinie. W starym, opuszczonym kinie. Znajduje się on w sumie w środku mojego miasta, tak? Ale co jest ciekawe, nikt tam nie wchodzi, nikt tam nic nie chce robić. I dzisiaj też opowiem, głównie opowiem o moich latarkach. Dokładnie o tych, o których już mówiłem. Mam tu nowy nabytek. Jest to latarka już z zoomem. Bardzo mocna. Nowe baterie oczywiście też są. I dlaczego też chciałem opowiedzieć coś o starej, bo chcę je obie porównać. Znaczy się, no stara jest oczywiście trochę gorsza. Specjalnie też włożyłem nowe baterie, żeby nie było czepiania się o to, że jedna ma już słabsze na przykład baterie. Dobrze, to tak, może powiem coś teraz o tej eksploracji, którą planuję, bo w sumie jeszcze jej nie nagrałem, tak? Co tu dużo mówić. Idziemy tam, kręcimy i wracamy, tak? Tak jak zawsze, już chyba były dwie eksploracje i no nie cieszyły się one zbytnią popularnością, jeśli chodzi, patrząc na wyświetlenia. O komentarze już było ciekawiej, bo no nie wiem, no rozgadaliście się niektórzy. I pomyślałem, że zrobię kolejną eksplorację, ta będzie dużo ciekawsza, bo no stare kino, sami sobie wyobraźcie. Co to może być? No, cudo. Nie miałem latarki, dlatego nic nie chciałem nagrywać. No i tak to wygląda. Nie wiem jak z dźwiękiem, bo i tu mam mikrofon i nagrywam z kamery. Mikrofonem. Albo może będę mówił do was przez megafon, tak będzie chyba najlepiej. Bo nigdy nie mogę się ogarnąć z dźwiękiem, także chyba będę mówił przez megafon, tak? No, jak myślicie? Megafon, czy najlepiej bez niczego? Może z mikrofonem w ręku? Nie, z mikrofonem w ręku odpada. Także dzisiaj przedstawię wam dwie latarki. Wiem, tematy bardzo ciekawe, tak? Gość opowiada o latarkach i opowiada o tym, jak chciałby pójść do starego kina. Ach, jak widzicie też... Słowo jak widzicie, dokładnie dwa słowa, powtarzają się już trochę za dużo. Mamy godzinę. Nie odnokopi się. 1:06, nie wiem czy widzicie, o, tu jest autofokus, także zanim on to pokaże wam, to kij z tym. Dobrze. Planuję dodawać więcej filmów. Nie chodzi o nagrania past. Z past nie rezygnuję. O tym nawet nie myślić. Nie myślcie. Tylko chciałbym więcej trochę. Chciałbym więcej dlatego, że nie, że pasty są dla mnie głupie, bo w sumie od tego zaczynałem, tak? Tylko jest możliwość nagrywania, tak? Dużo ludzi myślało, że nie nagrywam, bo nie mam możliwości takiej. No, a ja możliwość mam. Dobrze, to tak, omówiliśmy temat tego, że... Dokładnie powiedziałem, nie omówiliśmy nic. No, będzie więcej filmów na tym kanale. Więcej filmów, znaczy się nie filmów, filmów wrzutek, tylko filmów, czyli audio, wideo. Kurde. Męczy mnie kaszel. Dodawałem na Facebooka zdjęcia z mojego konkursu recytatorskiego. Zdobyłem nagrodę specjalną, bardzo się cieszę, za najlepiej wyrecytowany utwór o charakterze, o tematyce politycznej. Patriotycznej, przepraszam. Nagroda bardzo ciekawa, tak? Bardzo się cieszę. W sumie już męczą mnie te konkursy recytatorskie, bo na co drugim jestem.
Dobrze, to tak, teraz temat główny. W sumie nie ma tu głównego tematu, także... Dobra, za dużo się macham, za dużo się rzucam. No, to jest w sumie mój drugi, bo pierwszy była sztuczka, ale to... Na to nie patrzcie. Nie wiem jak z dźwiękiem, także sorry, jak będzie za słabo, to nie wiem, ale... Postaram się, zobaczę jak to się nagra. Było milion próbek, milion wybierania miejsc, gdzie będę nagrywał. Nagrywam w kącie mojego pokoju, tak, mam lawendowe, to nie jest różowy, to są lawendowe ściany. Słabe światło, tak, wiem, no ale to dobra, to jeszcze się poprawi, także patrzcie. Jeszcze temat stalkerskich opowieści, bo stalkerskich. Ktoś mnie ostatnio o to pytał, chyba, nie wiem, nie jedna osoba, że właśnie, o, kiedy trzecie chyba, trzecie? Czwarte, o, czwarte? Nie, nie wiem, nie patrzyłem naprawdę, trzecie, czwarte, no kolejne, nie? Kolejnej części chyba nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, trzeba szukać tych opowieści, których tak mało jest w sieci, większość już i tak nagrałem nawet. No i... Chcecie opowieści? Znajdźcie jakieś w sieci i mi je wyślijcie, tak będzie najlepiej. Bo mam szukać, nie chce mi się szukać. Teraz może zostać tylko tak, pasty, komiksy czekają na zmontowanie, mam wszystko materiały, ale no po prostu jakoś tak wychodzi, że co się wezmę za to, to nie skończę. Może zostać tak, mogą zostać pasty. Mogą zostać pasty i eksploracje. No i co tam jeszcze może zostać? Chciałbym, żeby jeszcze komiksy zostały. Komiksy się pojawią, także komiksy zostaną, no i co tu będzie? Gier nie nagrywam, nudne to dla mnie jest, nudne. Tego jest za dużo w sieci, żebym ja to nagrywał. Czyli tak, pasty, komiksy, eksploracje, trzy rzeczy, żeby się za dużo nie rozpieprzać. Żeby na tym kanale nie było jakiegoś takiego fu miszmaszu. Także myślałem jeszcze o poradnych jakichś takich filmikach, podsumowaniach, ale to będzie, to wyjdzie w praniu, bo to różnie jest. Dobrze, także przejdźmy teraz do tematu latarek. Witajcie, znajdujemy się przy drugim stanowisku. Mamy tu dwie latarki już postawione koło siebie. Jak widzicie, ta latarka jest teraz na położeniu najszerszym. Przy położeniu na większą odległość. Jest ona troszeczkę wyższa, ale to tam szczegół. Teraz pokażę Wam, jak można je rozebrać i różnice. Najpierw nowa latarka. Uszczelki tutaj są, żeby właśnie... Coś mi tu przylazło. Dobra. I tutaj mamy koszyczek. Mam baterie takie mniejsze. Są to baterie... Ha, ha, ha. Nie wiem. Nie powiem wam. No, trzy trójki. Tak. No i tyle z rozbierania naszej latarki. W sumie tyle. Bo możemy jeszcze tutaj i wyciągnąć soczewkę. Czy... Baza wirusów programu Avast została zaktualizowana. Ja pierdzielę, dobra. Czyli mamy tak. Soczewka. Ring na soczewkę i tutaj mamy ring na ogólnie całość. Dobra, tutaj mamy włącznik. Zaraz pokażę, co mi się tak naprawdę spodobało w tej nowej latarce. Dobra, ja ją tu odstawię i części też tu podstawiam. Teraz mamy starą latarkę. Jak widzicie, ona już w kość dostała. Dość, no, spadła kilka razy, w wodzie była,
Ta nowa też była, ale dla testów, ale ta stara była już tak w wodzie z konieczności. Dobra, tu mi się zatrzęsło. Jak widzicie, tu mamy sprężynkę. A tu mamy takiego sutka. Co jest dobre, dlatego że ta sprężynka już się pogięła. Zobaczcie. O, tak się pogięła. A ten sutek się nie pognie przecież. I to mi się podoba. Koszyczki w sumie jednakowe. A zobaczymy, czy takie jednakowe. Tak, jednakowe. Tylko tu mamy jakieś areosele nowe. A tu mamy Duracell. Ale nie będę nikogo reklamował. Co jeszcze? Żeby się nie osmarował, bo to jest smar. O, tą latarkę możemy rozebrać do zera. Tak. O, podniosę. Czyli tu są części nowej. Tu mamy części nowej latarki. A tu części starej. Tu już soczewki nie wyciągniemy. Jest to tak zaklejone wszystko i... Takie uszczeleczki jeszcze całe są, także... Nie wiem, jaki jest koszt nowej latarki, jaki koszt starej. Także nie pytajcie mnie, ja mogę się dowiedzieć, ale... To życia nie zmieni. Dobra. Czyli widzieliście, jak są rozebrane. Teraz zobaczycie, jak świecą. Na temacie latarek ja się z wami żegnam. Subskrybujcie kanał, czekajcie na eksplorację. No i za niedługo też, w sumie mamy teraz już niedzielę, także mogę powiedzieć, że dzisiaj pojawi się nowa pasta nagrana przeze mnie, bo przez kogo. Także dobranoc.